Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 prawdziwych zabójczych ludojadów. Przyjrzymy się zwierzętom, ich parom i stadom, które zabiły najwięcej ludzi. Co robić, gdy osaczy Was stado dzikich zwierząt? Zostawcie pomysły w komentarzach. Numer 10. Rekin z New Jersey. Ataki rekinów są rzadkie, a te śmiertelne jeszcze rzadsze. Jednak rekiny mają reputację ludojadów. The summer of 1916 was this beautiful, innocent age, and the Jersey Shore was the place to be at that time. Zła reputacja po części wynika z ataków rekinów na wybrzeżu New Jersey w 1916 roku. Tego lata fala upałów wypchnęła tłumy ludzi na plażę. W pierwszej połowie lipca miało miejsce 5 ataków, w tym 4 śmiertelne. All of a sudden he starts screaming. This blood-curdling scream rips along the shore. W panice zabito setki rekinów. Nadal nie wiemy, czy sprawcą był żarłacz biały, tempo głowy, czy więcej niż jedno zwierzę. Ale zmienił się sposób postrzegania rekinów, który zainspirował powieść Petera Benchleya i adaptację Stevena Spielberga. Szczęki! Numer 9. Tygrys z Sigur. Zwierzęta z tej listy zwykle nie żerują na ludziach. Czasem to niepełnosprawność zmusza je do zmiany diety, a ludzie są łatwiejszą zdobyczą. Tak było w przypadku tygrysa z Sigur, młodego samca tygrysa bengalskiego, który według myśliwego i pisarza Kennetha Andersona na wzgórzach Nilgiri w południowych Indiach zabił co najmniej 5 osób. Zjadł 3 z nich. Anderson polował na tygrysa przez wiele tygodni. Kiedy w końcu go zastrzelił, stwierdził, że miał on tylko jedno oko. W drugim tkwił stary pocisk, co tłumaczyło decyzję o polowaniu na łatwiejsze posiłki. Numer 8. Lew z Mfue. Ludożercy to nie tylko koszmary z odległej przeszłości. W 1991 roku ten bezgrzywny lew pochłonął 6 żyć w okolicach Mfue, w dolinie Luangwa, w zachodniej Zambii. Jego ofiarami padali chłopcy na spacerze i kobiety wyciągane z chat. Lew był nieustraszony i ogromny. Miał 3 metry długości i ważył prawie 230 kilo. Raz wrócił do domu ofiary, by ukraść torbę prania, co doprowadziło do powstania plotki, że tak naprawdę był to zły duch lub czarownik. Ostatecznie został zabity przez kalifornijskiego myśliwego Wayne'a Hoska po 3 tygodniach oczekiwania w kryjówce. Numer 7. Kesagake, niedźwiedź brunatny z Sankebetsu. Ta historia wydaje się zbyt przerażająca, by była prawdziwa. W listopadzie 1915 roku niedźwiedź brunatny Usuri ukradł jedzenie z farmy na wyspie Hokkaido w Japonii. Został postrzelony, ale 9 grudnia włamał się do innego domu, zabijając dziecko i zaciągając kobietę do lasu. Następnej nocy, gdy szukali go mężczyźni, napadł na kobiety i dzieci schowane przed nim w pobliskim gospodarstwie. W wyniku ataków zginęło 6 osób, a kolejna zmarła później z powodu obrażeń. Łowca niedźwiedzi Yamamoto Heikichi rozpoznał niedźwiedzia jako ludożercę Kesagake. Początkowo odmówił pomocy, ale po ostatnim ataku dołączył do myśliwych i zabił niedźwiedzia. Numer 6. Wilk z Rzysinge. Na początku lat 20. XIX wieku samotny wilk krążył po obrzeżach Rzysinge w środkowej Szwecji. Nie polował jednak na zające czy jelenie. Jako szczenie był schwytany i trzymany w niewoli. I może dlatego stracił naturalną ostrożność wobec ludzi. W ciągu 3 miesięcy zaatakował 31 osób, zabijając 12. Większość jego ofiar miała od 3,5 do 15 lat. Został wytropiony i zabity 27 marca 1821. Numer 5. Wargacz leniwy z Majsuru. Nie dajcie się zwieść nazwie. Te niedźwiedzie chodzą wolno i niezgrabnie, ale z łatwością prześcigną człowieka. W 1957 w południowym stanie Indii, Majsuru, jeden z nich wpadł w szał zabijania, raniąc dziesiątki i zabijając 12 osób. Atakował twarze swoich ofiar. Ponownie wkroczył myśliwy i pisarz Kenneth Anderson, którego przyjaciel błagał o pomoc po śmiertelnym ataku na jego syna. Za którąś próbą Anderson
natknął się na ledwie żywą ofiarę i chciał ją unieść, ale skręcił kostkę i sam musiał zostać uratowany. Ostatecznie, po całonocnej zasadzce, udało mu się zaskoczyć niedźwiedzia. Numer 4. Tygrysica z Jovala Giri. Jeszcze nie skończyliśmy z Andersonem. Wręcz przeciwnie. Innym niesławnym ludożercą, którego upolował, był tygrys z Munda Chipalong, którego zastrzelił, kiedy ten jadł swoją siódmą ofiarę, oraz tygrysica z Jovala Giri. Na południu Indii kłusownicy zabili tygrysa z Jovala Giri Forest Ranch, a jego partnerka zaczęła go wołać w pobliżu wioski. Młody myśliwy ją postrzelił, a wkrótce potem zabrała pierwsze ofiary, ostatecznie zabijając 15 osób. Wezwano Andersona, ale go przechytrzyła. Odstrzelił jej ucho i uciekła. Później użył podstępu i naśladował wołanie tygrysa, dzięki czemu mógł oddać dobry strzał. Podstęp sprawił, że było mu jednak żal tygrysicy. Numer 3. Wilki z Turku. W latach 80. XIX wieku trzy wilki terroryzowały miasto Turku w południowo-zachodniej Finlandii. Drapieżniki były tak nieustępliwe, że zaangażował się rząd i zorganizował kilka polowań. Wataha żerowała na dzieciach, więc niektórzy szeptali, że to sam antychryst. Zanim zostały wytropione, wilki pochłonęły w sumie 22 życia. Jednak to nie jedyne wilki, które polowały na dzieci. W 1981 roku wilki Hazariba we wschodnich Indiach zabiły 13 osób, a w 1985 wilki Zaszty 17. Numer 2. Wilki z Paryża. Myśląc o Paryżu, nie kojarzymy go z wilkami, ale miasto miało z nimi kilka incydentów. W 1765 roku Filk Soissons zaatakował w Paryżu 18 osób, zabijając 4. Najgłośniejsze ataki miały miejsce zimą 1450 roku, kiedy przez dziury w murach do miasta wdarła się wygłodniała sfora, wywołując panikę w całym Paryżu. Liderem był rudawy wilk Courtauld, czyli krótki ogon. Spekulowano więc, że był hybrydą lub wilkiem iberyjskim. Wataha zabiła 40 osób, nim została przez mieszkańców obrzucona kamieniami i zasztyletowana na placu pod Notre Dame. Każdego tygodnia wrzucamy nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Lampard z Gumalapur. W połowie XX wieku Lampard, znany jako diabeł plamisty z Gumalapur, pochłonął 42 ofiary w południowo-zachodnich Indiach. Terroryzował wioski Gumalapur i Devarabeta, więc ludzie bali się opuszczać domy. Ale kiedy mieszkańcy zaczęli barykadować drzwi na noc, przeciskał się przez słomiane ściany. W końcu myśliwy Kenneth Anderson zdołał go upolować. W prawej przedniej łapie Lamparda znalazł kolce jeżozwierza, które uniemożliwiały zwierzęciu ściganie szybszej zdobyczy. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.